prostu my tutaj, tworząc całe, tak jak było pokazane, tworzymy sobie kolejne kroki. Jeżeli krok będzie warunkiem i zdefiniujesz sobie zmienną, która to określa, to jak zaprojektujesz proces wytwórczy, czyli taśma, która składa samochody, jeżeli powiesz, że drzwi to nie tu, no to tak zostanie to zautomatyzowane i tak zostanie to zrobione. Ten proces cały Release Driven Development mówi o tym, że ten proces buildu i release'u usprawniamy cały czas, prawda? Jeszcze jakieś pytania? Bo już kończymy. To znaczy tak, plusy to myślę, że sobie powiedzieliśmy, jakie są minusy. Wpisywał ktoś może przed tym wykładem Release Driven Development w Google? Nie. Nikt. No to ja myślę, że powinniście sprawdzić, dlatego że ilość dokumentacji, która jest na ten temat, jest żadna. Jak wpiszecie w Google Release Driven Development, dostaniecie dwa linki. Jeden dostaniecie najpewniej do Buildforce, a drugi dostaniecie do Redbooka IBM-owskiego, w którym to jest opisane. I to jest problem, który boli, dlatego że ludzie się tym nie interesują, uważają to za nieistotne. Deweloperzy mają Anta, mają Mavena i mówią, że im to starczy. Ja myślę, że jak się wpisze Continuous Integration, to pojawi się dużo więcej linków. To się zgodzę. Dzięki. Jeśli chodzi o... A to ja myślę, że po spotkaniu. Ale postaram, odpowiem na to pytanie. Jeszcze jakieś pytania tak na szybko? Bo już tutaj, jeszcze we mnie nie rzucają, także. Dwie minuty. Dwa pytania. To znaczy kilkoma projektami. Definiujesz sobie w tej swoim workspace parę projektów, podpinasz to pod kod, co one mają robić i są. Jeżeli chcesz sobie zrobić tak zwany duży build, to zaznaczasz sobie, że wszystkie mają być wpuszczone w chainie. Mogą być sekwencyjnie, mogą być wielowątkowo i to po prostu idzie. Zarządzanie czasem warunkowo, to znaczy, jeżeli jeden build nie wyjdzie, weźmy, wyciągnijmy starszą wersję albo użyjmy innego projektu, prawda? Tak, tutaj też. Ale myślę, że jeżeli będą jakieś pytania, to ja zapraszam. Jestem do